Witam Was tutaj, cześć, czem Awizanarz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Info. Nie będzie to live'a, tak jak miał być zapowiadany, ale mimo wszystko, ponieważ możecie się zastanawiać, czemu dopiero dzisiaj się to pojawiło, a dodatek się pojawił wczoraj, ponieważ wczoraj o północy, kiedy to odpaliłem, nie działało to jeszcze na żadnym moim mieście. Było to tylko na nowym mieście, którym włączyłem. A i tak to nie wyglądało tak pięknie, jak teraz. No, poza tym ta aktualizacja dodała dużo, sporo fajnych budynków, które zobaczymy pewnie w naszym mieście. Odcinek z naszego miasta pojawi się jutro i w piątek będzie podstawić liczbę zewnętrzną. No dobrze, ale bez względnego już ociągania włączam stoper. Chociaż stoper nie jest tutaj dzisiaj zbędny, bo ja i tak pokazuję tylko to, co tutaj się dodało. No i tak, pierwszy budynek, który mi się spodobał, albo inaczej. Zacznijmy od tego, bo tutaj chyba jeszcze nie widziałem nic, żeby się zmieniło. Czekajcie, przejrzę sobie aż. Nie, tutaj się nic nie zmieniło i jeszcze tutaj. Nie. No dobrze. Więc tak, pierwsze co się zmieniło, no to widać od razu na rzut oka, dekoracje nam wskoczyły, taki przedmiot. Niestety to nie jest to, co możecie myśleć, że można wyrównać teren i takie tam. To jest tak, przenieśli tutaj ścieżki, drzewa i kamienie. Więc nie wiem, na co czekają. O, nie. Czekajcie. Ot. Czekajcie. A, dobra. Wskoczyło mi tutaj. Wezmę sobie na dzień. Gdzie to jest? O, tu mam kamienie, wszystkie poustawiam typy. No, nie mówię, że to nie że tego nie powinno być, ale zawsze coś ciekawego. Nie jest niezbędne, ale na pewno parki można fajnie udekorować. Poza tym nawet ta tekstura dosyć fajnie wygląda. Kolejną rzeczą jest boisko. I ono chyba jest w dzień w tu i tu. Pamiętam, boisko koszykarskie. Takie fajne. To jest jako park. I to też jest jako park, ta biokopuła, bardzo mi się podoba. No tam różne te zwierzaki takie tam są trzymane. Według mnie design, no ja nie mogę, to jest design, wszystkie w ogóle odjechane. No i jeszcze mamy tutaj takie trzy budynki, są wszystkie te same. Też jako park, to jest farma pionowa. No i w niej rolnicy pionowo do... Tam pracuję w rolnicy ogólnie co takich pionowych. Czekajcie, żeby coś zobaczyć. Coś tam widać. O, jakiś ślał. No nie, ogólnie te budynki są bardzo fajne. Ogólnie pracujemy jakby coś w moim mieście, jakby to się zastanawiają. No dobrze, idąc dalej. To jest ogólnie tyle. Arcydzieła, właśnie jakby ktoś chciał zobaczyć jakieś arcydzieło. To jest kosmiczna winda, która kumuluje nieznaną mi liczbę turystów. No dobrze, ale pomijmy, że tutaj są trochę inne budynki, no bo to jest takie moje. I tak, tutaj zostało trochę to podzielone. Więc, dosyć fajnie. I w ogóle ta aktualizacja pojawiła się gdzieś tak około 11. No to też jestem trochę... Powiem tak, ja czekałem o północy. Aktualizacja pojawiła się gdzieś tak około 12, no w godzinach południowych. I kiedy ja byłem sobie już gdzieś indziej, no to dopiero się dowiedziałem o tym, że to jest, więc... A jak przyszedłem do domu, to pokazało mi się, że aktualizacja ma ponad 2 giga, prawie 3. Więc nie było szans, żebym to nagrał wczoraj. To mamy wszystko i jest! Jest nasz ulubiony budynek! Stadion! Postawmy go sobie. Żeby nie było. Proszę bardzo. Oto i stadion. Mamy wejścia, bramki i stadion. Ale co najważniejsze w stadionie? Jest i jest wszystko to, co chciałem. Możemy zmieniać sobie kolorki. Dobrze, ja bym sobie zmienił. O, na takie coś. I teraz tak. Stadion piłkarski. Okej. Ile kosztują bilety możemy sobie zmienić? Tak. Chyba to o to chodziło.
Ogólnie tak trochę patrzę i nie wiem zbytnio jak po tym chodzić. Chyba tylko możemy zmienić ty i to, bo nie możemy zmienić nazwy drużyny. A szkoda. Ale może to się w przyszłości zmieni, bo, ale tak czy siak. Stadion nadaje się dodane do gry. Czekałem na niego bardzo długo. No bo on jest darmowy na wszystkich platformach. Dlatego czekałem. No i tak, tu później jest podział na te wszystkie budynki. I dochodzimy do najlepszego. Tutaj widzę, że będzie problem chyba z drogą. A nie, dobra, tutaj jest. Dobrze, zacznijmy od pierwszego. Pierwszy to Eddie Kawong. Twórca, raz co? Twórca kurs. No i tych budynków, ja poustawiam sobie tutaj te wszystkie, one są naprawdę pionowo street. One są naprawdę wysokie. Brak funduszy. A, najważniejsze. Nie wiem czemu, ale licznik został zmieniony na dolary. I jak sobie spojrzymy na to, to jest naprawdę wysokie. Dobrze, nie będę stawiać tych wszystkich, bo widzicie, że już bankrutuje. Co to jest? A jest jakiś. No ogólnie tych budynków jest bardzo dużo i to mi się podoba. Samo pieniędzy, co to jest? Fabryka samochodów elektrycznych. O, to jest jak wyjęte ze SimCity. To jest centrum nanotechniczne. Też fajne. Dalej. Centrum badawcze. Żeby być. Instytut Robotyki. O, okej. Okay. I czekaj, czy to jest to, co ja myślę? Fabryka półprzewodników. O, to jest fajne. Studio oprogramowania. Ma bardzo fajny wygląd. Szkoda, że nie mogę tego postawić. No, dobra. Kosmodron? O! Może. Nie, no. Nie, no, panowie. Panie i panowie, ile to kosztuje? 200. Bierzemy pożyczkę. To ja muszę zobaczyć. Są rzeczy, które. Aha. Ja jestem cały czas na pożyczkę. Dobra, to zobaczymy to w innym odcinku, może na. Naszym mieście, ale to jest, co ja tu widzę z tego, to do lotów w kosmos. Kosmodron. To co mniej więcej coś tego typu, jak pojawiło się. Postawiłem stację telewizji. Coś tego typu, jak postawiłem już w. No, jak to się nazywa? Coś takiego, co się dodali już do. To mogę postawić. Dodali do komputerów, tylko tam jest nowy, działający. No i jeszcze telewizja. Telewizja też warto tam mieć coś takiego. No i to jest ogólnie styl z budynków unikatowych. Wiem, postawimy trochę mniej. Ogólnie wszystkie fajnie wyglądają. No i przechodzimy dalej. To nie jest wszystko. Dodali nam jeszcze wydział. I wydział polega na tym, że uczniowie uniwersytetu, jak skończą, albo jak są jeszcze w nim, mogą się specjalizować w dokładnym kierunku. Dalej. Mamy agencja wywiadu. To działa. W tym budynku rządowym gromadzi się informacje i prowadzi inwigilację twojego regionu. Aha, czyli to ma jakiś region, tak? No nie wiem. No. W straży nic nie dodali, ale tutaj trochę się powiedziało, w klinice. Sauna to mamy. Krypta. To jest takie miejsce, gdzie się przechowuje osoby, które zmarły klinicznie do czasu, aż coś się wynajdzie, a wynajduje się takie rzeczy w laboratorium medycznym, tutaj jest tutaj obok i różne ogólnie takie ciekawe rzeczy. Dalej już nic się nie pojawia, ale jeszcze jedną rzecz, którą wyczytałem z aktualizacji, która powinna się pojawić, to jest to, że jak sobie najedziemy na to, wejdziemy w przepisy, widzicie? Not locked. To znaczy, że jeszcze nie zostało to przetłumaczone na polski. Czyli naprawdę się spieszyli i im nie wyszło. Mamy w tej dzielnicy wsparcie dla młodzieży. To jest do Match Day. Dokładnie. I oni trochę to inaczej zrobili, bo ja tam nie mogłem tego kliknąć, tak jak widzieliście. No i tutaj, że wtedy dajemy trochę pieniędzy na stadion, żeby mogli. Wtedy tu jest opcja, transport publiczny jest darmowy dla kibiców, którzy jedą do stadionu. I bezpieczne rozgrywki, to ja sobie włączę na zaraz na całe miasto, bo to jest bardzo ważne. Aha.
Tak trochę inaczej tutaj przeskakuje, tak? Czekaj. Ale i tak jeszcze chyba nie ma tego, czego byśmy najbardziej chcieli. Znaczy, ja bym to chciał, żeby można było zmienić, jak wy wyglądacie, ludzie. Bo czekajcie, patrzę, patrzę, no i nie ma tego. Tu są ogólnie ulgi podatkowe. No to jest to, co znamy. Nie. Gra jest jeszcze niedopracowana do tego. No ale my będziemy ją grać. Podobno z tego, co widzę z komentarzy pod forum PlayStation do tej gry, że strasznie się laguje na zwykłych PlayStation. Jeżeli tak jest, no to po tej aktualizacji, jeżeli tak jest, no to napiszcie. To jest aktualizacja 3.0. No i mam nadzieję, że to będzie dalej rozwijane w tym celu, no bo no ja przepraszam bardzo. O, i tutaj mamy jeszcze właśnie te budynki. Tutaj też zostało trochę fajnie podzielone, na Snowfall to fajnie wygląda. No, ale ja przepraszam, nawet pomimo wszystkich tych lagów, stadion, budynki unikatowe nowe. To naprawdę jest coś. Ja oczywiście tego poziomu nie zapiszę sobie, bo zbieram na kolejne centrum medyczne. No, ale i tak naszym celem będzie w przyszłości, żeby postawić, wiecie co? Obserwatorium, 1000 budynków. Serio? Czekaj. Niemożliwe. Budynek płonie, stadion mi się pali, ej no ludzie. Czekaj, my zmienimy tutaj nazwę. A jeszcze jakiś H. Mecz odwołany. No serio? Odwołaliście mecz przez to, że się zaczęli fajczyć? Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Odcinek znowu 11 minut, czyli tak jak chciałem. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale, który będzie już jutro. Cześć!